Фундаментом економії сполучної не є рівність і не є вольність, натомість є братерство і солідарність. І ці дві вартості співтворюють дух економії сполучної. За взгляду на варунковання історичне, дух економії сполучної в Польщі має рівніш спорову домішку донжень неподлігластьових. І за тими діяннями, Która zna, nasza historia takich działań gospodarczych zna wiele, które podejmowane były w duchu braterstwa i solidarności, stoją ludzie. Ludzie, których my, współcześni Polacy, nazwiska powinniśmy znać, a działania kontynuować. I jeżeli takie nazwiska, jak celowo wybrałam nazwiska osób związanych z oświatą lub edukacją, Piotr Skarga, pierwszy rektor Akademii Wileńskiej, czy Stanisław Staszyc, prezes Towarzystwa Przyjaciół Nauk, czy Franciszek Stewczyk, nauczyciel historii. Nie trzeba przedstawiać, one są obecne w naszych podręcznikach, no chyba, że precyzując ich dokonanie związane z ekonomią społeczną. Ale bohaterem dzisiejszej prezentacji uczyniłam osobę nie mniej zasłużoną dla rozwoju ekonomii społecznej w Polsce, ale niestety zapomnianą lub mało znaną wśród współczesnych Polaków. Robiłam sondę wśród znajomych, przyjaciół, urzędników, też nauczycieli i osobiście na mnie, gdy kilka lat temu spotkałam się z biografią tego człowieka, wywarło na mnie ogromne wrażenie, a nic tak nie inspiruje jak pozytywne przykłady, że coś można. Ale działo to się prawie 100 lat temu, pewne początki tej historii, więc przyniosę Państwa wstecz. Jest to pionier przemysłu gazowniczego w Polsce. Osoba, która utworzyła pierwszą w Polsce spółkę pracowniczą. Na świecie były 3 w tamtych czasach spółki, przedsiębiorstwa o takim ustroju i to była jedyne przedsiębiorstwo, w którym właściciel nie miał większości udziałów, tylko wspólnie z pracownikami stałymi posiadał pakiet akcji, które dawały mu większość głosu. Mimo że osoba ta nie jest za bardzo znana współczesnym, natomiast liczba nazwisk związanych z tą osobą już pokazuje nam tak, przez pryzmat innych nazwisk, że ta osoba działała w środowisku osób kluczowych dla rozwoju naszego kraju, przemysłu, historii, polityki. A zacznę chociażby tutaj od dołu w górę. Henryk Tisaert jest to syn współodkrywcy złóż naftowych w Karpatach Wschodnich, a pracownik gazoliny, spółki utworzonej przez Mariana Wileżyńskiego, który później we Wrocławiu tworzył wrocławską geologię na przykład. Tomasz Arciszewski, też pracownik gazoliny, późniejszy premier rządu polskiego w Londynie, tak, rządu migracyjnego. Władysław Szajnok, o nim będę jeszcze mówiła, to jest wieloletni wspólnik Mariana Wileżyńskiego, też chemik. Ignacy Mościcki, profesor Ignacy Mościcki wówczas, późniejszy prezydent Rzeczypospolitej, wiceprezes Rady Nadzorczej gazoliny. W czasach studenckich Marian Wileżyński był związany z PPS-em, czyli Polską Partią Socjalistyczną i po rozłamie tej partii nawiązał współpracę z organizacją bojową kierowaną przez Piłsudskiego, a jego 20-paroletnia żona kilka tygodni po urodzeniu najstarszego syna Ignacego w Beciku przymycała na Ukrainę broń. Józef Piłsudski był pod wrażeniem dokonań tej dzielnej żony Mariana Wileżyńskiego, że zaproponował później po kilku latach, że zostanie ojcem chrzestnych 2 młodszych synów. Niestety pobyt w twierdzy w Magdeburgu zatrzymał Piłsudskiego i niestety, choć był chrzciny przyciągany, nie dojechał. Natomiast więź z Piłsudskim pozostała przez wiele, wiele lat, była pielęgnowana i już później Piłsudski, kiedy już Polska odzyskała niepodległość, powierzył między innymi Wileżyńskiemu dzieło restrukturyzacji największej rafinerii wówczas w Drohobyczu, tak zwanego Polminu. No i wielu pracowników gazoliny też były członkami legionów Piłsudskiego. Papież Pius XI jeszcze wcześniej jako nuncjusz papieski w Polsce zapoznał się z dokonaniami gazoliny i już jak był papieżem i redagował encyklikę Quadragesimo Anno, która wprowadzała akcjonariat pracowniczy do społecznej nauki Kościoła, zaprosił do Watykanu Mariana Wileżyńskiego, żeby pomógł mu tę encyklikę zredagować. Czyli wpływ tego człowieka, którym mówię, był
неоцененный в тамтих часах, когда же, с колей, энциклика вплинула на развитие акционариата американского, который есть один из личнейших. Генерал де Голль, теж ще вяжет историю, сын, средний сын Вільженського в 1942 року відбував школення для тихотемних під Гласком, разом з групою французів. Серед учасників того школення була особа з близького оточення генерала де Голля, пізніше та особа повідомила генералові о тим, як там при Карбатце, назвімо, Вільженський Лукаш оповідав о своїм ойці і доконаннях як Газоліни. Де Голль був звільнітим акціонаріату працівничого, він живо ще заінтересував тим історією, попросив о спорядження му щоглевого рапорту. І це цікаве, в тій хвилі в Європі, то власне Франція є найсильнішим, творює найсильніше огніво, якщо ходить акціонаріат працівничий, а в 99-му року в Варшаві відбувався з'їзд працівників акціонарів. І приїхав представитель фірми французької нафтової, ще виводзонцюся з часу з Бориславія Заглембія Бориславського, так як Газоліна, чи далекі кревні Газоліни, який цитував слова де Голля, які були так направда впроз взяті з того рапорту, приготованого через Вільженського для генерала де Голля. Ну і кончено ще генерала Мачка, більшість працівників, які ще зголосили до під час війни польсько-українській, тоді ще поручник Мачек була під його доводством, а з колеї третій син Мар'яна Вільженського служив у першій дивізії панцерної генерала Мачка, який засунув з колеї з битви під Фалейс. Więc kończę z prezentacją tych dużych nazw, wielkich nazw, znanych nam powszechnie. Chcę tylko pokazać, że Marian Wilżyński zasługuje na szczególne miejsce w naszej świadomości. I od czego się zaczęło? Urodził się w Zastawnej koło Czerniowic w 1878 roku. Bardzo szybko stracił ojca i jego mama na zaproszenie swojego ojca zabrała go na Morawy, do Olomuńca. Jego dziadek był bardzo znanym w Austrii malarzem, Joachim Knapp się nazywał. I w domu dziadka mówiło się po niemiecku, wychowanie było bardzo ascetyczne, po wieczorami ze względu na oszczędności Marian nie mógł czytać przy lampie naftowej. I wtedy czytał, a uwielbiał czytać i czytał to przy półotwartych drzwiczkach picyka, aż żar wygaśnie. No ale żeby jakoś to jak to dziecko wyładować swoją energię, na ulicy wspólnie z kolegami urządzał różne psikusy dla przychodniów. A to jakimś tam w synagodze Żydom poprzestawiali buty, które były tam gdzieś tam przed wejściem do synagogi, a to pomalowali tablicę miodem, którą dotykali Żydzi wchodząc do domu modlitw. I tak dalej. I pewnego razu właśnie urządzili sobie konkurs na strzelanie do czapek Żydów i Marian niestety wygrał ten konkurs, zestrzelił czapkę wielkiego rabina, naczelnego rabina, czapka spadła, chciał uciekać, na ten proces strzelali kasztanami, ale ku zdumieniu innych współwyznawców ten rabin pobiegł za nim, chwycił go za rękę. I zamiast zaprowadzić go do dziadka i ukarcić, jak to w tamtych czasach zazwyczaj dzieci były traktowane, powiedział, zaprosił go do siebie. I to spotkanie było jednym z tych decydujących spotkań w życiu Mariana Wilżyńskiego, których miał później jeszcze wiele różnych spotkań z różnymi ludźmi, ale to spotkanie zaważyło na jego dalszych losach. Okazało się, że rabin miał wielką bibliotekę. W tej bibliotece mały Marian miał możliwość przeczytania książek, których, tak jak już powiedziałam wcześniej, dziadek mu zabraniał ze względu na oszczędności. I tak była wielka przyjaźń między tym starym rabinem, który był wykształcony we Lwowie, dobrze znał język polski, pomagał sam powstańcom styczniowym w 1863 roku, więc zainteresował najpierw książkami Karola Maja, Winnetou, ale też z czasem, jak Marian rósł, udostępnił mu takie i zainteresował go takimi księgami jak dziełami filozofów greckich, Kantem, Spinozą, programowym dziełem Szwajcara Sismondiego, który jako antidotum na walkę klas proponował zmianę stosunku kapitału i pracy. Ale też ze względu na to, że wiedząc o tym, że mały Marian nie zna języka polskiego i w domu dziadka nie mówi się po polsku, zapoznał go z dziełami Mickiewicza, Słowackiego,
polskiego, nauczył bardzo dobrze mówić po polsku i też zapoznał między innymi z tekstem Konstytucji 3 maja i z komentarzami do tej konstytucji. Po wielu latach jeszcze nie raz wracał Marian Wileżyński do Olomuńca i do śmierci rabina uważał go za swojego takiego duchowego przywódcę, człowieka, który otworzył przed nim szerokie horyzonty, a bardzo często powtarzał później wielokrotnie w swoich pamiętnikach czy gdzieś tam wystąpieniach słowa Emersona. Dążeniem każdego człowieka powinno być znalezienie kogoś, kto wskaże, co warto i co jest się w stanie zrobić w życiu. I właśnie między innymi ten rabin, niestety w pamiętnikach się nie zachowało nazwisko tego rabina, więc nie mogę podać. Natomiast to on prawdopodobnie wpłynął na to, żeby po ukończeniu gimnazjum Marian Wileżyński rozpoczął studia na Wydziale Chemii Politechniki Lwowskiej. Chociaż mógł jako wnuk znanego malarza w Austrii ukończyć Akademię Sztuk Pięknych w Wiedniu, bardzo szybko i łatwo zdobyć dyplom, ale wolał klepać biedę, dorabiać korepetycjami i skończyć studia, które tak się okazały później, to były jego powołaniem. Podczas praktyk na studiach w Piatychorach pod Kijowem Wileżyński był świadkiem tego zdarzenia, że hrabia Branicki ukarał bardzo surowo swojego pomocnika, tam jakiegoś pracownika młodego, który niechcące go potrącił. I więc ten Wileżyński był praktykantem, poszedł za tym stosem skrzyń, gdzie siedział ten młody robotnik i próbował go pocieszyć. Ale wtedy, kiedy go pocieszał, nasunęła mu się taka refleksja, którą później się podzielił wieczorem w takim futorku tam w rodzinie Siedleckich, państwa Siedleckich. To był taki też prężny ośrodek myśli niepodległościowej na Ukrainie, który podzielił się swoją, wtedy się powiedział, że tego dnia wykrystalizowała się jego idea zmiany stosunku kapitału i pracy. Powiedział, że będzie, że jeżeli robotnik rolny jest w stanie, może dostać jakiś kawałek roli i gospodarować według własnego upodobania, to robotnik fabryczny nie może posiąść tych cudów techniki na własność. Natomiast może i powinien dążyć do tego, żeby zostać współwłaścicielem przedsiębiorstwa, w którym pracuje. I postanowił sobie, że kiedy już skończy studia i zacznie pracować, zrobi wszystko, żeby to uczynić. I przyszła teściowa, pani Siedlecka powiedziała do niego, zrób to synku. I te słowa zrób to synku towarzyszyły mu przez całe życie, a później jego synom, którzy też dokonali wielkich dokonań, niestety już poza granicami kraju, po klęsce wrześniowej wyemigrowali i dla obcych rządów dokonywali swoich wielkich dzieł. Natomiast te słowa zrób to synku były takim sztancą genetyczną i impulsem do działań. A więc młody Wileżyński rozpoczął studia, po zakończeniu studiów podjął pracę w największej wówczas rafinerii Galicja. Tam między innymi wynalazł produkcję, jak kwasem siarkowym odbarwić żółtą parafinę, a wtedy biała parafina była bardzo droga, to był najdroższy produkt ropopochodny. Ale już po kilkunastu miesiącach zrezygnował z tej pracy, zostawiając ten patent firmie, w której pracował. Firma notabene dorobiła się milionów na tej białej parafinie, natomiast postanowił, że od samego początku zacznie swoją pracę na własnym i mając 20 parę lat zakłada własne niezależne laboratorium, które bada właściwości rop wydobywanych w Zagłębiu Borysławskim. Jego idea, ta praca na własnym, on postanowił zacząć od siebie. Żona była w ciąży. Kryzys wielkimi krokami zbliżał się wtedy też do Europy. Mimo wszystko podjął ryzyko. I czasami właśnie to ryzyko, też łód szczęścia i samozaparcie, wiele tak czynników się składa, ale to czasami trzeba podjąć ryzyko, o którym też tutaj mówili moi przedmówcy, tak? Ryzyko ekonomiczne trzeba ponieść. I jak się okazało, później to ryzyko się opłaciło. Już na samym początku swojej drogi zawodowej wykazał ekologiczne podejście, które jest teraz bardzo modne, o którym mówimy, których nas zmuszają różnego rodzaju dyrektywy unijne. Ale już w tamtych czasach, to były lata, początek XIX wieku, początek XX wieku, kiedy już w czasopismach amerykańskich się ukazywały artykuły o tym, że trzeba tak
проводить предприятия, чтобы не нищить родовиска, не стать заглембе Бориславским, мимо же что року експортував 2 мільйони тонн ропи, в родовиско не дбало. И враз ропа была выдобывана, натомест газ был выпаланный в походнях, что, по-перше, занечищало родовиско, по-друге, было очень небезпечно, але, по-третье, сыровец был марнотравленный. И через много лет ходил от нафтяжа до нафтяжа, это было часто властители великих фортун, тлумачился им, мел 20 пару лет, тлумачил свою визию, что этот газ можно загосподаровать. Нестety, никто не хотел слушать, бо это было неоплацально, а еще только все бали, что урząd górniczy спроваджує на них урząd górniczy, который їм різні кари вобec них застосує. І так Вілежинський по тих вілю лат ходзення, але теж помог му, ну, нещастя му таки помогло. В одній з найбільшим одверті вибух пожар. Понад місяць був той пожар гашений, власне, при статі небезпечне випалення газу. І той випадок вже так якби змусив урzędników до застановлення над проблемом. І 20 мая 1912 року udzielili mu koncesji na budowę gazociągu, czyli ten gaz, który jest w kopalniach, żeby poprowadzić do mieszkań, do domów, do zakładów przemysłowych, które są obecne na tym terenie. Czyli pozwolili mu zbudować pierwszy gazociąg. I tą datę, mimo że to nie jest jeszcze ta gazolina spółka akcyjna, to jest przedsiębiorstwo, zakład gazu ziemnego, inżynier Marian Wieliżyński, spółka ZOO. Marian Wieliżyński uznawał jako datę powstania tej gazoliny właściwej, to było narodziny tej gazoliny. І та дата прийшла до історії, бо później, але то трошечка później, на разі не хочу робити тієї дегресії. Więc tutaj w tym samym okresie też buduje, zaczyna budować kolejny jeden gazociąg, drugi, trzeci, więc specjalizował się w budowie gazociągów, poznał kolejnego chemika Władysława Szajnoka, o którym już wspominałam. Wspólnie utworzyli spółkę Gaz Ziemny z siedzibą w Lwowie i uruchomili pierwszą w Europie fabrykę gazoliny. Gazolina to był ten płynny gaz ziemny, który butlami był eksportowany i dostarczany do później wielu państw Europy. Amerykańscy kontrahenci docenili te działania i zaprosili na własny koszt Wieliżyńskiego i Szajnoka do Stanów, żeby tam się zapoznali z przemysłem naftowym. Po powrocie zakładają spółka ZOO Gazolino, czyli poprzez połączenie tych dwóch spółek i uruchamiają kolejną fabrykę gazoliny. Dlaczego mówię o tych spółkach? To jest tylko tak jakby pokazanie, jak to się tworzyło. Ten przemysł był w ciągłym rozwoju. Spółka goniła spółkę, bo takie były potrzeby czasu. Natomiast bardzo ważne, i tutaj chciałabym odnotować, w tym czasie ta spółka Gaz Ziemny, czyli już poprzez spółka dwóch osób, Szajnoka i Wieliżyńskiego, siedzibę miało we Lwowie. Lwów w czasach zaborów to było miejsce, w którym się koncentrowała i myśl i kulturalna, i polityczna, i niepodległościowa. I, no to był wtedy nasz ośrodek, tak? Nie mieliśmy innego. Tam były względne warunki, żeby jeszcze się przyznawać do polskości i pracować na rzecz polskości. Więc w tym tamtym czasie oni kupili sobie siedzibę w budynku przy ulicy Sapiehy 3. I ten budynek, tak, też to taki zbieg okoliczności, w tym samym budynku swoją siedzibę miała spółka, prowadzona, która utworzona była z inicjatywy Ignacego Mościckiego. Spółka badawcza. Ze współpracy tych dwóch spółek zrodziło się bardzo wiele patentów, wynalazków, które zrewolucjonowały cały przemysł. A kiedy już Mościcki został prezydentem Rzeczypospolitej, to swoją spółkę zabrał do Warszawy i ona z czasem się przekształciła w centralny Instytut Badawczy Chemiczny, nie, Chemiczny Instytut Badawczy. Natomiast w tym samym miejscu powstał inny Instytut Gazowy założony przez Wieliżyńskiego. Te trzy osoby, współpraca Mościckiego, Szajnoka i Wieliżyńskiego, przez wielu im współczesnych była uważana za wzorcowa, bo to były mózgi przemysłu gazowniczego w tamtych czasach i żartobliwie byli nazywani robić, zrobić, zarobić. Robić, mianem robić był określany Mościcki za jego taką twórczo poszukiwanie nowych technologii. Natomiast Szajnok był dobrym i sprawnym realizatorem tych idei, więc zrobić. Natomiast przez to, że Wieliżyński zawsze we wszystkich działaniach, które były podejmowane, musiał dostrzec nie tylko sens polityczny i czy techniczny, tylko zawsze mówił, każde podejmowane działanie musi mieć sens gospodarczy.
гроші. І для того називано його заробіть. Він робіть, зробіть, заробіть. То є теж квінтесенція економії, не тільки сполечної, кожної, так? В 1916 року, мовимо зараз, Газелінна спілка ЗОО, так? Чили ще то не була спілка акційна, але вже 2/3 працівників посідало в ній уділи. І родився новий тип менеджера. Вілежинський, так пам'ятаємо, в його ідеалах з младенчих лет, пробував то вже, зачинав то вдражати в життя. Інакше, зупевне інакше ще відносив до своїх працівників, а вони ми відплацали тим самим. І втеді, в 1918 року, зостав інтернований на пів року в обозі, через українців, в обозі в Коломиї. По повроті, в 1919 року, зі здумінням застав фірму як найліпшим пожонку. 45 працівників самодільно проводила фірма і приказала йому всі документи, ксінговість, контракти і так далі. І втоді він повідав, то вже власне надшов той час. То є той момент, який практичний екзамен показав, що і його підприємство, і його люди, і він сам дійшли до того, щоб ті молодінчі ідеали зреалізувати. І утворили в 1920 року спілку акційну «Газелінна». Сідіба в Львові, натомість заклад технічний позостав в Бориславі. І там, між іншими, в Бориславі Мар'ян Вілежинський справував зажон технічний. «Газелінна», то тільки мовив як тло, дуже прежньо се розвіяла. В окресі міжвоєнним збудувала колейні фабрики газоліни. Найдовший газотяг, лончонці Дашава, копальні Дашавські з Львовом. Акурат в тамтим часі ще відбували 9-те тарді всходні, і той газотяг був урхомлений як пункт, гвоздь програму тих таргів всходніх. Газелінна проводила плацовки хандлові в краю, експортувала пропан-бутан, чи той газелінна, той дійсніший пропан-бутан, до вілю країв. Припроводила газифікація Гдині. Тут це повідомо, що яка інноваційність. В тамтих часах більшість міст європейських була огрівана традиційним газом вуглевим. Вілежинський застосував, то був його власний проєкт, застосували при газифікації Гдині газ земний, той пропан-бутан з мішанком повітря, що уставляло Гдиня в чолувці міст європейських. Париж, наприклад, для порівняння, допіро під кінець років 50-х застосував цей систем. Так? Чили та інноваційність. Ми можемо бути думні з тих, ми перші в певних. Так? І ті приклади повинні нас напавати і думом, і служити, тому що віля речі можна зробити. Хоча ж повім, що то не були латві часи. То не були латві часи. А попрошу попатрити на капітал акційний. Якщо ході в 26-му року 25% капіталу акційного знайдувалося в руках працівників. Але вже 10 років пізніше 46%, що давало їм понад 61% голосів, бо акція уділи були, одна акція іменна мала 5 голосів порівняно до акції звиклої, яка мала 1 голос. А в планах, тут перед вибухом війни, в 1939 року спілка пропланувала випустити 14 100 злотових акцій іменних, які мали ввести вилучно в посідання працівників. Чили ні до менеджерів, ні до керівництва, тільки в посідання працівників. 65% уділів. Нестати, війна прикреслила ті плани. А занім тут повім о кінцю газелінни, так як о підприємстві, повім, яким кушенням було піддавано. В 1929 року капітал французько-австріацький звернувся до найбільших, до посідачів найбільших, найбільшої лічби акцій. І запропонував їм прибитка 45-кротно, це було в тамтих часах не до помішлення, взамін за відкуплення тих акцій. І прошу побачити, то були монтажі, механіці, шофери, так? То не були люди з вищим викшталценням, так, керівництва, то були прості люди, які взамін, наприклад, Юліан Дінда, головний монтар, був в посіданні 320 акцій, де вартість на тамті часи виносила 62 тисячі злотих. Пропонував йому 1 260 000 злотих. Мог зостати мільйонером. І Вілежинський повідав мені просто на зібранню. Пані Юліані, може пан купити пінкний дом за городом? Самохід, хоча ж пан вже мав самохід, пан Юліан мав вже самохід, не потребував. Але може бути пан урządzony вже до кінця життя. Інний, шофер-механік Марош,
Właściciel 173 akcji o wartości nieco ponad 17 tysięcy złotych, też nie, prawie 800 tysięcy mógł dostać. I to właśnie ten najmłodszy akcjonariusz powiedział, ja nie wiem, co powiedzą moi koledzy, tylko proszę mi, panie inżynierze, powiedzieć, czy tamci z tym wielkim kapitałem i ci obcy będą lepiej pracować w naszej gazelinie niż my? No nie, odpowiedział Wieliżyński. Nikt oprócz nas, niż my nie będziemy pracować lepiej, to jest nasza firma. I wtedy on powiedział, panie inżynierze, jeżeli tym panom się opłaca, tym panom z Wiednia się opłaca, to nam też. Ja nie sprzedaję. Reszta poszła w jego ślady. Nikt nie sprzedał ani jednej akcji. Tak? To jest nie do pomyślenia, bo tu czasami wchodzą w grę zupełnie inne, tak? Plusy i minusy tej decyzji. Natomiast to było wielkie zwycięstwo Mariana Wieliżyńskiego i stworzonego przez niego systemu. Niestety wojna, już tak jak mówiłam, przykreśliła plany gazoliny. Gazolina została upaństwowiona, przemianowana na Ukrgaz. Większość pracowników wywieziono na wschód, a Marian Wieliżyński, obserwując koniec gazoliny, porównał ją do kosza pełnego jaj, w który jakaś bezmyślna krowa wpakowała swe przednie kopyta, jakby nie wiedziała, że to nie tędy droga. Jego syn próbował go pocieszać i mówił, tato, po wojnie zrobimy z tych rozbitych jaj tor dla naszych pracowników i będziemy jeszcze lepiej prosperowali. Niestety już to było niemożliwe. Marian Wieliżyński zmarł w kwietniu 1945 roku. Nie dokończył, nie doczekał końca wojny. Natomiast chcę powiedzieć czasami o tym lucie szczęście. Miał, tak jak o tym rabinie, którym opowiadałam na początku prezentacji, miał jeszcze dwa takie przypadki. Raz, kiedy pomógł pewnemu starcowi na dworcu podnieść walizkę ciężką, bo uciekał pociąg. Później się okazało, kiedy przyszedł już po latach do jednego z urzędów, żeby kupić grunty, które były nie do sprzedania, bo grunty były pod wydobycie ropy, się okazało, że właśnie spotkał tego starca. Ten starzec też go rozpoznał i powiedział, że wtedy w walizkach wywoził całe złoto, przed zawieruchą wojenną wywoził całe złoto i w podziękowaniu sprzedał mu ten grunt za symboliczną złotówkę. Innym takim przypadkiem był jeszcze z czasów PPS-u. Felix Kohn w 40 roku w Moskwie był już znanym tam prominentnym jakimś działaczem partyjnym. Wiedział, że będą wywózki na wschód. Wysłał swoją córkę, panią Ujesiewicz, która przyjechała do Lwowa właśnie po to, żeby zapewnić bezpieczeństwo, tam załatwiła wśród partyjnych innych tam działaczy, żeby tylko nie wywieźć, że to jest człowiek zasłużony dla przemysłu i że on nigdy nie wie, jak, że jego celem, że on na pewno nie zaszkodzi, tak? Więc proszę go zostawić w spokoju, no ale niestety to też nic już nie dało. W 1945 roku nie tak zmarł, więc może też nie wytrzymał tego wszystkiego. A teraz jakby scharakteryzuje, tu była historia i dużo jakby wkładu, dokonania w biografię Wieliżyńskiego. A teraz krótko podsumuję, na czym polegał fenomen gazoliny? Przede wszystkim elastyczna struktura. Statut dzielił pracowników na dwa rodzaje. Pracowników stałych i pracowników prowizorycznych. Statut był jednocześnie umową ze stałymi pracownikami. Akcjonariat był dobrowolny, nikogo do niego nie zmuszano, jedynie zachęcano. Można było kupić, na przykład co roku były emitowane jakieś pakiety akcji o preferencyjnych cenach i można było nabyć te pakiety. Była zorganizowana bardzo dobra współpraca ze związkami zawodowymi, bo Wieliżyński wiedział, że nie ma co walczyć z pracownikami, trzeba iść z nimi ręka w rękę. I to był całe drugie półrocze 20 roku trwały w Zagłębiu Borysławskim strajki pracowników. To był generalny strajk wszystkich pracowników przemysłu naftowego. I wtedy jedyne oficjalne zwolnienie z tego strajku dostała gazolina, gdyż kiedy przedstawiciele gazoliny przyszli do swoich szefów związkowców, ze Związku Regionalnego i powiedzieli, to co wy żądacie w swoich żądaniach, tam minimalne pensje na określonym poziomie, jakichś warunków i tak dalej, my to mamy kilka razy więcej. My nie mamy po co tak strajkować. My to wszystko mamy przez mądre władze naszego przedsiębiorstwa i przez to, że my jesteśmy współwłaścicielami tego przedsiębiorstwa, my mamy tego, pomimo kryzysu, to wszystko już mamy. Natomiast jeżeli my zaczniemy strajkować, a my ogrzewamy wasze domy, my wam dostarczamy gaz, światło, więc wasi pracodawcy pojadą sobie na kurorty, a wy i wasze rodziny zostaną bez ciepła, więc zastanówcie się. I oczywiście związkowcy, władze Związku Regionalnego poszły na rękę i zwolniły. Natomiast
І жалі уж хтось здецидував бути тим сталим працівником, то мав обов'язок щороку за одну пенсію купити, набити уділи. Не було то акурат дуже висілок фінансових, гдиж спілка дуже добре винаградзала своїх працівників. Працівниці сталі посідали теж акції упривілейовані. Єдна акція мала 5 голосів, так я вже вспоминала вчесні, натомість 6 акції були іменні, були незбивальні в окресі затруднення. Целем була блокада сили голосу, щоб хтось так не викупив голосу, так наприклад, у них ходило акції і пеніонзи, тільки голос, який пізні на вальних забраннях ці працівниці мали. Korzyści finansowe. Co roku była przeprowadzana, czyli jak spółka osiągała dochody, to co roku były remuneracje, czyli jakby udział w zyskach dla pracowników w innych firmach płacono wyłącznie kierownikom wyższego szczebla. Wyższe zarobki pracownika stałego o 50%. Tak? To jest bardzo dużo. Na przykład w 27 roku pracownik stały zarabiał 450 zł, podczas tak zwykły 300 zł. Dywidenda, najwyższe w Polsce, najwyższe w tamtym czasie w Polsce, 20% od zainwestowanego kapitału. Odprawa po przepracowanej liczbie lat, też jest to, było zabezpieczenie emerytury. Odprawa to była taka nagroda dla pracownika za to, że zainwestował własne pieniądze w przedsiębiorstwo, które mogło być ryzykowne. Było bezpieczniej włożyć do banku te pieniądze, niż zainwestować w przedsiębiorstwo. Nieważne, że cudze czy obce. Tak? Natomiast odprawa to było dokonanie rewolucyjne w tamtych czasach. Oprócz tego pracownicy mieli zdrowe mieszkanie. W Borysławiu spółka wybudowała pierwsze murowane domy specjalnie dla pracowników i urzędników. Chcę pokazać, że pracownicy i urzędnicy, którzy pracowali w spółce akcyjnej, nie byli różnicowani. Czyli pracownicy stali urzędnicy, nie było, że pracownik umysłowy, pracownik fizyczny. Wszyscy mieli takie same warunki i zapewnione możliwości. Ogrody warzywne nieopodal rafinerii, klub pracowników, który realizował cele oświatowe, kulturalne, towarzyskie. Więc było zadbane to, o czym często teraz się mówi, o spółdzielniach socjalnych, czy realizacja celów reintegracji społecznej, zawodowej, plus tak, możliwość integracji we własnym zakresie. Jeszcze na koniec chcę porównać dokonanie podstawowej ESOP to jest podstawowa forma akcjonariatu w Stanach Zjednoczonych obecnie. Porównanie dokonań Wileżyńskiego wiele lat wcześniej. Amerykańscy pracownicy nabywali akcje za darmo, a pracodawcy poprzez to, że takie akcje jakby za darmo udostępniali, mieli z tego ulgę podatkową. W przypadku akcjonariatu zaproponowanego przez Wileżyńskiego finansowali to zarówno pracownicy, jak i pracodawca, bo pracodawca płacił odprawy, a pracownicy nabywali za własny kapitał akcje. Akcje były zblokowane w ESOP-truście, w odpowiedniku depozytu w gazolinie, czyli taki wewnątrzzakładowy związek zawodowy opiekował się depozytem, gdzie były gromadzone wszystkie akcje imienne pracowników i było to, miało na celu właśnie zblokowanie głosów. Natomiast w Stanach Zjednoczonych zarząd nad tym ESOP-trustem, tak zwanym, czyli tym depozytem, sprawuje zewnętrzna firma bardzo często, na którą głosowanie zarządu ESOP-trustu nie mają wpływu pracownicy, co, jak widzimy, bardzo samorządność i to demokratyczny sposób realizacji prawa głosu w przypadku akcjonariatu gazoliny był o wiele lepszy i sprawniejszy. No i przede wszystkim ufał pracownikom. Odprawy. Bardzo podobny sposób i vesting. Amerykanie szczycą się, że wymyślili coś takiego jak vesting, czyli to jest taki okres nabywania praw do odprawy, 5-7 lat. Wileżyński wymyślił to wiele lat przed Amerykanami, tylko nie nazywał to vesting, tylko nazywał że to, że pracownik dyplomowany po 5 latach nabywał prawo do odprawy, natomiast pracownik niedyplomowany, czyli niewykwalifikowany robot dopiero po 10 latach. Więc wszystko, co już my kiedyś mieliśmy, wymyśliliśmy, tak, tutaj mówię o Wileżyńskim. Teraz to obowiązuje, funkcjonuje, więc tylko, że zapominamy, że byliśmy pierwsi. Tak. W 1937 roku, podczas 25-lecia obchodów gazoliny, Marian Wileżyński wygłosił przemówienie do 300 zebranych pracowników. I trzy główne tezy z jego przemówienia brzmiały następująco. Nie ma niepodległości politycznej bez niezależności gospodarczej. Wspólna praca, wspólny plon. Gazolina jest organizacją obliczoną na długi dystans. I tu ostatnie chcę skomentować, bo mnie to naprawdę zaszokowało w tamtych czasach.
Jeden z naszych kontraktów naftowych kończy się w roku 2006. Chcę, aby dzieci nasze, wnuki i prawnuki, zdobywając dla siebie kawałek chleba, pracowały na tych zasadach, dając krajowi naszemu to, czego potrzebuje do życia, do obrony i do wielkiej ofensywy duchowej na cały świat. Bez względu na to, co będziemy dalej robili, nigdy marzeniom nie należy stawiać granic ani na polu technicznym, ani gospodarczym, ani politycznym, byle one wypływały z głębokiego ukochania świata. I tym przesłaniem chciałabym zakończyć swoje wystąpienie. Polecam książkę Leszka Wieliżyńskiego, czyli jego średniego syna, który napisał tę książkę w stanie wojennym i próbował tę książkę przemycić do Polski. Przesłał na KUL niestety. No, czasy były trudne, tylko nieliczni dostali egzemplarze. I później dopiero po latach została wydana w Londynie. On już nie żył, bo zginął w wypadku samochodowym. Książka została zadedykowana Janowi Pawłowi II. A jako syn poszedł w ślady swojego ojca, był prawnikiem, co prawda nie chemikiem, natomiast 60 lat później przekonywał rząd w Gabonie, jako pracował w ministerstwie francuskim, do tego, żeby gospodarzyli, prowadzili odpowiedzialną gospodarkę gazu, bo co się stało w Gabonie przy wydobywaniu ropy, robili to samo, wypalali gaz w pochodniach, to co o jego ojciec 60 lat wcześniej walczył w Borysławiu, w Zagłębiu Borysławskim. No i artykuł Jana Koziara, tu wykorzystałam wiele informacji przy tej prezentacji. Polecam i dziękuję bardzo.